Dzień dobry. Nowy dzień, nowe możliwości. Spotkanie z Sylwestrem, z Markiem, nie wiem czy być, bo jeszcze jest półmrok, tam Sylwester, tam Marek. Śmigamy po przeoranym polu, a teraz tutaj mam skarby. Jedna monetka już wpadła po ciemku, a gdzieś tu chyba była druga. Przynajmniej takie mam wrażenie, że coś by tu chciało nią być. Nie wiem, czy dobrze myślę, czy nie. Kurczę bele. Ale tak. Tak jest na pewno. Jest jakaś druga krągłość już. Jest druga jakaś krągłość. Także już jest pięknie. Już jest pięknie na powitanie. Pierwsza była po ciemku. Nie chciałem nagrywać. Druga jest w tym momencie. Dzień zaliczony, zaliczony. Wczoraj w piątek udany niesamowicie. Dziś sobota, kolejny dzień poszukiwań. Kolejne wyzwanie w poszukiwaniu skarbów. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Szukamy, szukamy i znajdujemy. Teraz tutaj jest, tu jest. Wyrwałem ją z tej dziury. Tu mam gdzieś następny sygnalik, zobaczymy. Ale mam maniaczka. Mam moniaczka, 25 centosów, perelek holenderski, ale zawsze jest. I patrzcie na to, jak się Rafciu bawi. Tu był perelek holenderski 25, a co my mamy tutaj znowu? I najlepsze, że tu jest jedna, a tu w dołeczku jeszcze jedna. Więc mamy normalnie, o i chyba będzie jeszcze jedna. Mamy depozycik, sztuk raz, sztuk dwa, wyłaź, wyłaź, o cholera, ale siedzi, trzeba jej pomóż szpadlem i jest trzecia, tak? Tak jest, trzy z jednego dołka. Potem się jeszcze sprawdzi, czy czasem nie ma więcej. O, sygnały są dalej. A, jest następna. Czyli przynajmniej były cztery. A piąta z boku. Pozdro. Tam Marek. Tu Sylwester, zmiana pola, Marek wykopał jakiegoś cęcika i ja też teraz z dziurki mam cęcika, podobnego do tych, co wczoraj w parku kopałem, ale jest, krągłość to krągłość. Nastąpiła zmiana miejscówki, jak zwykle, lubimy wszystko. Jest Marecki, witamy. Sylwek gdzieś dalej. A my już pierwszego fanta. Pierwszym fantem jest, chodźże tu, jest ten oto gołąbek. Ten oto gołąbek. No skup, że pa, jeszcze mi z pieprzy uciekło, chciałem powiedzieć. Który to mamy rok? 2021, ale świeżutki gołąbek został zjedzony, ty. Normalnie nóweczka sztuka. Zmieniliśmy miejscóweczkę. Tradycyjnie pokazuje Sylwka. Kaś tam Marek w krzokach. A ja w końcu wydubałem z norki. Tak? A ja z norki wykopałem. Znowu pewnie jednego cęcika Juliana. No. Ale i tak cieszy. Jasne, że tak. Jasne, że tak. Proszę bardzo, pozdrawiamy 1960. I teraz ponownie dołeczek. Gdzie jesteś? Tu jesteś, tu. 10 cencików. 10 cencików. A 10 cencików wskazuje nam na rocznik 51 do pozdrowienia.
Także jak ktoś jest z 51, wszystkiego dobrego. No i tak, Rafi, podejmuję fanciaka. Zapraszam do dołeczka. Oj, oj, będzie cały, oj, oj, będzie oj, cały. Zegareczek. Będzie cały. Jest ładny zegareczek. Proszę. Jezu, śmiech. Jezu, można śmiech. Pokopać? Można. A w terenach bardzo ładny, jak widać w dali. Tak. Jak to Rafi? Stara Ceresta. Jest fant? Jest fant dnia na razie. Żubik. Pozdrawiamy oczywiście kopiących dzisiaj. Tak. No bez rybiu też ryba. Teraz wpadło 20 cencików. Zawsze cieszy. Byle co. Ale jest. Ale jest pogoda. Ale jest pogoda, zobaczcie sami. Przepięknie jest naprawdę dzisiaj. To jest przepięknie. My tu mamy jakąś krągłość z dziurki tej. Tak mi się przynajmniej zdaje, że to krągłość. Tak jest, jest to krągłość. A tą krągłością mamy 25 cencików i pozdrawiamy 1970 rocznik w tym momencie. A jeszcze raz zobaczcie na to. Nic dodać, nic ująć. Przepięknie. Patrzcie na parazie, czy dobrze jest. No, dalej przepiękne widoki. To też piękny widok. I to piękny widok. A teraz dołeczka. Taka przepineczka jakaś. Jest, kurczę wele, jakiś konik ładny. Trzeba oczyścić. Jest normalnie jakiś ładny konik, jakaś taka ozdóbeczka piękna. Mnie już bardzo cieszy. Nabijka. No jakaś nabijka czy coś, kurczę. Super. I tak już ją przejechałem szpadlem, widzisz. Już szpadelkiem dostała, ale i tak przepiękna rzecz. Przecudowna rzecz jeszcze się trafiła na zejście do auta. Witajcie kochani, witam was z domku już. Chciałem wam pokazać moje fanty sobotnie. Także spotkanie z Markiem i Sylwestrem zakończyło się jak dla mnie owocnie. W sumie 18 monetek i jakieś pierdółki. Tu jest depozyt, który znalazłem zaraz przy polu. W sumie było 7 monetek 25-centowych. Na polu znalazłem jakieś oto kółeczko. Nie wiem, może jakieś płacidło, może jakieś coś do czegoś. Dwie stare monetki, wycieruszki, na których nic nie widać. Jeden cencik. A park objawił się mianowicie tym, że wpadł oto ten zegarek Ceresta. Wpadła obrączka od gołębia, wpadło 25 centów, wpadła łuseczka, może będzie widać, tu był 45 rocznik bodajże, no w tym momencie nie bardzo chcę skupić, telefonik, trudno. Wpadły jeszcze 3 jednocentóweczki, wpadła 5-centóweczka, 10-centóweczka, 25-centóweczka, no i chyba fantem dnia. To jest ta piękna przypinka z łbem konia i grzywą mosiężna. Myślę, że jakby ją ładnie doszlifował, doczyścił, to wyjdzie piękna złota. Także to byłby mój fan dnia. Pozdrawiam was serdecznie.